Dzień dobry, nazywam się Zbigniew Dziwulski i razem z Dominiką Wolną reprezentujemy Stowarzyszenie Florystów Polskich. Zapraszamy Państwa do krótkiej relacji z mistrzostw. Mistrzostwa trwały 2 dni. Pierwszego dnia zawodnicy mieli do wykonania dwie konkurencje, podczas których wykonywali dużą formę oraz dekorację jeźdźca i zawodnika. Trzecia konkurencja była to niespodzianka i wykonywali ją wyłącznie zawodnicy w kategorii senior. Drugiego dnia zawodnicy mieli do wykonania jedną konkurencję. Był to bukiet ślubny i niespodziankę. Niespodzianka była dla wszystkich, dla juniorów i dla seniorów i było to nasadzenie na zewnątrz. Gratulujemy wszystkim zawodnikom udziału w tych mistrzostwach i również wielkie brawa i wielkie gratulacje dla zwycięzców. A ja Państwu życzę miłych wrażeń artystycznych. Jesteśmy bardzo szczęśliwe z tego, że w Pszczynie przy okazji także zwiedzania Parku Angielskiego i założeń takich angielskich, także trafiłyśmy na tą wystawę florystyczną. Jesteśmy grupą z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Myszkowa i ja mam ten zaszczyt i to szczęście, że prowadzę grupę florystyczną w ramach tego uniwersytetu. To są moje koleżanki, które są naprawdę bardzo utalentowanymi florystkami. Mogę to z całą świadomością powiedzieć, ponieważ znam je bardzo dobrze i ta wystawa tutaj w Pszczynie będzie dla nas fantastyczną inspiracją na zajęcia. I cieszymy się właśnie, że tyle różnych tutaj egzemplarzy roślin, ewentualnie także technik florystycznych żeśmy poznały.